Piątek, trzeci tydzień Wielkiego Posztu. W pierwszym czytaniu prorok Ozeasz przekazuje swojemu narodowi bardzo proste przesłanie. Izraelu, nawróć się do Pana Boga, wróć do Pana Boga Twego. Wróć, bo zgrzeszyłeś, bo upadłeś, bo zbłądziłeś z powodu własnej winy. Na czym polegała ta wina? Polegała ta wina na tym, że udał się do Asyrii. Myślał, że Asyria pomoże. Myślał, że to państwo wielkie, największe mocarstwo tamtego czasu, będzie w stanie pomóc Izraelowi, a nie jest w stanie pomóc. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już siadać na koni, ani też mówić nasz Boże do dzieła rąk naszych. Nie chcemy już. Nie chcemy już. Jest taki piękny moment w życiu człowieka, kiedy człowiek się zawiedzie na ludziach, kiedy człowiek zawiedzie się nawet na największych autorytetach, kiedy się zawiedziesz na pieniądzach, kiedy się zawiedziesz na zdrowiu, kiedy po prostu stracisz pewność wszystkiego i wtedy zostanie tylko Pan Bóg. Tylko Pan Bóg. Jeżeli stawiamy na bogów, na bożków, to się zawodzimy i wtedy trzeba wrócić. To jest bardzo dobry moment, żeby wrócić do Boga, bo tylko On nas może ocalić, tylko On nam może pomóc. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Tak, jesteśmy jak sieroty porzucone przez to, na czym żeśmy się zwiedli czy załamali. Natomiast Bóg nas zawsze przyjmie. Bóg nas zawsze przyjmie. Podobny motyw mamy w psalmie 81, kiedy psalmista mówi, nie będziesz miał obcego Boga, cudzemu Bogu nie będziesz się kłaniał. Ja jestem Panem Bogiem Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Znowu jakaś taka pokusa, czemu szukanie bogów obcych? Czemu jak Mojżesz wyszedł na górę, to sobie lepią cielca ze złota? I czemu mówią do tego cielca, Izraelu, to jest Twój Bóg, który Cię wywiódł z niewoli? Przecież nie On wywiódł z niewoli. Pan Bóg jest jeden, ten, który wyprowadził z ziemi egipskiej, ten, który dał Ci wolność. Co Ci dali bożkowie inni? Co Ci dali inni bogowie? Czemu my się kłaniamy Bogom, które nam nic nie dadzą? Niesamowite jest to, jak człowiek jest w stanie wiele oddać życia, energii dla kogoś, kto nic dla niego nie zrobił. Bóg stworzył cały świat, w tym świecie postawił Adama, Ewę. I czemu Ewa słucha węża? Co ten wąż dla niej zrobił? Tylko skłamał. Tylko skłamał. Przecież w porównaniu z Panem Bogiem, kim On jest, żeby Mu wierzyć? Jeżeli za mnie umrzesz, jeżeli stworzysz dla mnie świat, jeżeli stworzysz dla mnie niebo, to Ci uwierzę. Jeżeli poświęcisz się tak, jak poświęcił się Pan Bóg, jeżeli pokażesz, że jesteś miłosierny tak jak Pan Bóg, to Ci uwierzę. Żebyśmy nie szukali takich bogów, takich bożków, którzy dla nas nic nie zrobili, którzy tak naprawdę wyssają z nas życie, zdrowie, energię, którzy po prostu wciągną nas na manowce. I człowiek sobie wtedy uświadomi, czemu ja służę czemuś, co nie jest Bogiem, czemu ja służę czemuś, co mi nie daje wolności. Ewangelia Marka przypomina nam o tym, które jest najważniejsze z przykazań, pierwsze z przykazań. I ta wersja w porównaniu z Mateuszową ma jeden bardzo ciekawy element. Na pytanie uczonego, które przykazanie jest pierwsze, Jezus odpowiada, słuchaj Izraelu, Pan Bóg jest Twoim Panem, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem, słuchaj Izraelu. A więc przykazanie pierwsze jest, słuchaj, akue. Słuchaj tego, że Bóg jest jeden, że Pan jest tylko jeden. I potem to, co następuje, wydaje się być konsekwencją. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Będziesz. Nie miłuj Pana Boga. Nie miłuj bliźniego swego. Słuchaj Izraelu, a będziesz kochał. Słuchaj Izraelu, a będziesz kochał bliźniego. W tym sensie, jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, jeżeli będziemy słuchać Jego słów, jeżeli będziemy Mu posłuszni, to i miłość w nas wzrośnie do Pana Boga i do innych ludzi. Za mało w nas jest miłości, dlatego że Bóg nie jest na pierwszym miejscu i za mało w nas jest miłości, dlatego że Boga nie słuchamy. Miłość zaczyna się tam, gdzie jest posłuszeństwo i słuchanie Boga. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.